To jest Kafe AZS. Cześć, a naszym gościem jest Patrycja Adamkiewicz, zdobywczyni Pucharu Świata w taekwondo. Cześć Patrycja. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Rozmawiamy przed czy po treningu? Przed, jeszcze przed. Ile tych treningów masz dziennie? Czasem, z tego co mówiłaś, potrafisz ich mieć ze dwa. Tak, zgadza się. Czasami tych treningów jest w ciągu dnia bardzo dużo. Aktualnie jestem w Warszawie, nie jestem na obozie, więc tych treningów mam trochę mniej. Od rana byłam na zajęciach, bo studiuję na Akademii Wychowania Fizycznego, więc rano byłam na zajęciach, a aktualnie mam chwilę przerwy i około 16-17 idę na trening. A co studiujesz? Jestem na czwartym roku na kierunku sport, kierunek wychowania, Wydział Wychowania Fizycznego. I specjalizacja trenerska, trener przygotowania motorycznego. Czy te studia to jest coś, co ma być takim zabezpieczeniem dla ciebie, zabezpieczeniem dla twojej kariery sportowej, czy wręcz przeciwnie, czy wzbogaceniem tej twojej kariery? To i to, patrząc na to, że ten sport kiedyś się kończy, a uważam, że ważne jest, żeby mieć po prostu właśnie jakieś też zabezpieczenie, jeśli chodzi o późniejsze życie, jeśli chodzi o studia, o pracę, o coś takiego. I uważam, że to jest dobre i cieszę się, że udaje mi się łączyć sport i studiowanie. A patrząc na to z drugiej strony, jest to również takie wzbogacenie, bo jestem na sportowej uczelni i wiele przedmiotów ma takie tematy, które mogę później jakby wykorzystać, jeśli chodzi o swoje przygotowania, zarówno jeśli chodzi o taekwondo, albo później trenowanie i bycie samemu trenerem. I cieszę się, że mogę później po prostu łączyć teorię z praktyką. A czy w związku z igrzyskami w Tokio i z tym, że będziesz na tych igrzyskach, czy twoi znajomi jakoś inaczej ciebie traktują, czy może zazdroszczą, czy wypytują i męczą cię tym tematem, czy też nie? Na pewno nie męczą. Cieszą się razem ze mną i widzę to, że się cieszą. Zadają bardzo dużo pytań, jak było, jak to wszystko wygląda i też zdają sobie sprawę, że ciągle mnie nie ma i dużo po prostu pracy w to wkładam i starają się wspierać tyle, ile potrafią. Ja tak naprawdę cały czas obracam się w tym takim towarzystwie taekwondo, więc też większość moich dobrych znajomych właśnie też uprawia ten sport i też jeździ ze mną na zgrupowania, więc tak naprawdę wiedzą, o co chodzi. A inni znajomi, którzy nie mają ze sportem do czynienia, no to zawsze właśnie dopingują mnie na każdych zawodach i oglądają walki, później pytają, jak mi poszło, więc czuję to wsparcie i myślę, że dobrze zareagowali. Czy to wsparcie od bliskich to jedyna rzecz, która się zmieniła po tym, gdy wywalczyłaś kwalifikację olimpijską, czy twój dzień i twoje życie jakoś teraz jest bardziej może nerwowe, większe ciśnienie czujesz w związku z chyba najważniejszą imprezą dla sportowca takiego jak ty? Tak, zgadza się. Jest to niewątpliwie bardzo ważna impreza i dla mnie najważniejsza w życiu, aczkolwiek jak na razie staram się podejść spokojnie, tak jak do tej pory to robiłam i to zawsze się sprawdzało, więc po prostu mój plan jakby dnia to dużo nie uległ zmianie, ponieważ ja byłam cały czas w toku przygotowań do tych kwalifikacji, więc w takich obozach i w takich treningach jestem już naprawdę bardzo długo, więc mogę powiedzieć, że po prostu wystarczy teraz kolejne 2 miesiące równie mocno przepracować, tak jak do tej pory to było. Jeśli chodzi o wyjazdy czy coś takiego, no to wyjazdy zawsze się zdarzały na zgrupowania, na zagraniczne zgrupowania, na zgrupowania w Polsce, więc to nie jest jakby nic nowego. Ja zawsze tak pozytywnie podchodzę do wszystkiego i chciałabym, żeby tym razem też tak było i żeby się za dużo nie zmieniło w tej mojej głowie, no bo to wiadomo, psychika główną rolę gra w tym wszystkim. Śpisz spokojnie? Na razie śpię spokojnie. Oczywiście no, jestem bardzo podekscytowana tym wyjazdem i to, po prostu w Tokio też nigdy nie byłam i to jest kolejny kraj na mojej liście, który odwiedzę, który naprawdę zawsze chciałam odwiedzić. Mam nadzieję, że z czasem no, nie będzie gorzej i tylko tak zostanie do końca. Lecz do trenowania taekwondo trafiłaś dzięki mamie. Wcześniej miałaś w planie bycie pianistką. No odejdźmy od sportu i przejdźmy trochę do muzyki. No powiedz coś o tym etapie twojego życia. Czy bycie pianistką to już etap definitywnie zamknięty, czy też pogrywasz sobie w wolnych chwilach? Tak, to jest dosyć nietypowa historia. Zaczęłam swoją w ogóle taką przygodę z zajęciami dodatkowymi właśnie od pianina. Miałam wtedy 7 lat. Zaczęłam grać na pianinie i przystąpiłam do Ogniska Muzycznego.
I w tym samym czasie mama zauważyła właśnie plakat taekwondo w mojej miejscowości, w której mieszkałam, i stwierdziła, że pianistka powinna mieć dobrą postawę i powinna być wyprostowana. No i oprócz tego ja zawsze byłam takim ruchliwym dzieckiem, więc mama stwierdziła, że to jest coś dla mnie. I po prostu zapisała mnie na pierwszy trening. I tak mi się to spodobało, że zostałam aż do teraz. I właśnie przez całe 6 lat trwania ogniska muzycznego, no bo ognisko muzyczne ukończyłam, trenowałam, a później na przykład jeździłam na lekcje pianina albo odwrotnie, więc godziłam te dwie rzeczy jednocześnie. Po ukończeniu ogniska muzycznego musiałam po prostu zdecydować, czy chcę iść dalej w muzykę, czy w sport. No i myślę, że takim punktem kulminacyjnym było zdobycie przeze mnie Mistrzostwa Europy Kadetów w 2011. Również w tym samym roku kończyłam ognisko muzyczne. I myślę, że to zdecydowało o tym, że jednak wybieram sport, a nie muzykę. Aczkolwiek w domu pianino miałam, aktualnie nie mam, powiedzmy na wypożyczeniu, ale jakby miałam, no to zawsze w wolnej chwili też grałam dla siebie po prostu, albo po prostu jak były święta czy coś, to też zawsze lubiłam pograć. No oczywiście w domu jestem bardzo rzadko, więc teraz nie mam takiej możliwości. A co grałaś? Jaka muzyka na ciebie interesowała? No jak byłam w ognisku muzycznym, to tak naprawdę wszystko graliśmy, bo brałam udział też w koncertach muzycznych. A później jak już ukończyłam ognisko, no to bardziej chciałam takie właśnie piosenki typowo z filmów, albo takie po prostu znane piosenki, które można słyszeć w radiu. A twój ulubiony film? To? Znaczy, generalnie wtedy bardziej takie z bajek też piosenki grałam. Królew. I co najbardziej, tak, zgadza się, Królew. Tak, i to była moja ulubiona, jedna z ulubionych właśnie takich bajek, których piosenki były naprawdę cudowne i łatwo też było znaleźć nuty w internecie i można było po prostu później pograć. A pochodzisz z Jarocina? Byłaś na tamtejszym festiwalu? Czy to nie twoje brzmienia? Koncerty, no to one zawsze odbywają się w lipcu i akurat to jest taki miesiąc, gdzie jestem na obozach, więc też no rzadko po prostu miałam okazję, żeby w tym akurat terminie być, ale byłam parę razy zobaczyć, jak to wygląda. Wtedy całe miasto w ogóle zmienia się, takie miasto typowo rockowe, jest bardzo dużo ludzi i muzykę dosłownie słychać wszędzie, bo Jarocin też nie jest za dużym miastem. Ja mieszkam tak, mogę powiedzieć, że tak na obrzeżach Jarocina, ale całą tą muzykę też słychać u mnie. A czego słuchasz przed zawodami? Słuchasz jakiejś muzyki, żeby się lepiej zmotywować, czy nie do końca? Tak, czasami słucham, aczkolwiek nie zawsze. I to są takie piosenki właśnie, które sprawiają, że czuję się bardziej pobudzona, taka bardziej zmotywowana i one mają taki nawet przesłanie i taki tekst, że coś dzisiaj na przykład niepowstrzymana. Generalnie najbardziej mi się podobają piosenki Sii i ona Aha. ma takie typowo właśnie piosenki, które no, zawsze je przed zawodami puszczam i tak sprawiają właśnie, że czuję większą tą energię i czuję się po prostu dobrze. No generalnie ja mam tak, że jak coś mi się podoba, jakaś piosenka aktualnie, no to ja mam tak, że bardzo często ją słucham, odtwarzam i to jest coś, co mi poprawia też humor i nastrój i po prostu chyba zależy też akurat jak teraz, co teraz na przykład mi się podoba i tego też słucham. To przejdźmy jeszcze do taekwondo, no bo to jest najważniejszy element twojego życia, przynajmniej na tę chwilę. Dlaczego ten sport? To już wiemy. Był plakat, jest mama. Mama nie chciała, żeby córka się garbiła. Córka jedzie teraz na Igrzyska Olimpijskie. Wszystko jest logiczne i jak najbardziej zasadne, ale to nie jest najpopularniejszy sport w Polsce. Tak, zgadza się. Jak zaczynałam przygodę z taekwondo, to tak naprawdę nawet nie wiedziałam, co to jest. Więc podejrzewam, że jakby inny sport akurat otworzył klub w tej miejscowości, no to możliwe, że coś innego bym trenowała. Ale przez to, że no, spodobały mi się te treningi, to też sama ta dyscyplina coraz bardziej mnie zainteresowała i później właśnie jak się dowiedziałam, że daje takie możliwości wyjazdów za granicę, takie możliwości, że można być na igrzyskach, że na mistrzostwach Europy, świata, no to naprawdę to jest coś, co bardzo mi się spodobało. Uważam, że taekwondo coraz bardziej jakby się rozwija i coraz więcej osób o niej słyszy i wie. Ja dążę też do tego, żeby promować tę dyscyplinę, żeby coraz więcej osób
po prostu zaczęło treningi, żeby coraz więcej osób też się oglądało. No, u nas niestety zawodów nie można obejrzeć w telewizji i to myślę, że to jest największy minus, no ale są transmisje online i zawsze jak ktoś jest po prostu, nie wiem, zaciekawiony albo zainteresowany tą dyscypliną, zawsze może ją też obejrzeć. Po prostu uważam, że jakby Polska, jako reprezentacja Polski zdobyłaby jakiś taki jeszcze większy medal takiej właśnie imprezie typu Mistrzostwa Świata lub na Igrzyskach Olimpijskich, bo Polska do tej pory jeszcze nigdy nie zdobyła takiego medalu, no to myślę, że kwestia czasu i by więcej osób wiedziało, co to tak naprawdę jest taekwondo olimpijskie. No to już pytanie kolejne, czyli na co liczysz przed Igrzyskami Olimpijskimi? Mamy odhaczone, bo wiemy, to ty musisz nieść ten kaganiec oświaty w naszym kraju i to od ciebie wszystko może się zacząć. Mam nadzieję, że nie tworzy ci ciśnień w tej chwili w głowie. No ale nie jestem jedyny, podejrzewam, więc ustawiam się zapewne w zacnym rzędzie innych osób. Ale pozostańmy jeszcze przy tej dyscyplinie sportowej, taekwondo. Masz teraz minutę. Opisz i zachęć tych, którzy, tak jak ty, jeszcze niedawno nie wiedzieli, co to za dyscyplina sportowa. Dlaczego warto nią się zainteresować? Dlaczego warto szukać streamingów w internecie, gdzie można oglądać te zawody? Bo nie licząc Igrzysk Olimpijskich, tak jak powiedziałaś, w telewizji raczej nie uświadczymy. Jest taką dyscypliną, która łączy naprawdę wszystkie bardzo ważne cechy. Tak naprawdę jest taką dyscypliną, która przygotowuje też człowieka do takiej codzienności, po prostu do życia. Ja wiele się nauczyłam dzięki temu sportowi, bo rozwija nie tylko motorycznie, ale też właśnie i psychicznie, i nasze ciało też jest przygotowane na wielki wysiłek fizyczny. Po prostu tak ona też bardzo ważna jest gibkość, no bo kopiemy przeciwnika po głowie, więc rozciągnięcie też nam bardzo dużo daje. Oprócz tego dużą wydolność. Tak ona nauczyła mnie takiej organizacji. Gdyby nie to, no to podejrzewam, że nie potrafiłabym sobie tak kalendarza ustawić, że na wszystko mam czas i na wszystko znajduję ten czas. Taka samodyscyplina też, myślę, że to jest samodyscyplina. Jest bardzo ważna, a taekwondo taką możliwość daje, no bo my mamy też podział na kategorie wagowe, więc oprócz trenowania, no to jeszcze trzeba trzymać wagę i przychodzić na każdy trening i to jest tak, no takie coś, co naprawdę buduje bardzo psychikę. Jak widzę innych taekwondzistów, no to widzę różnicę między taekwondzistami a zwykłymi ludźmi, którzy po prostu nie trenują takich sportów i ja zawsze powtarzam, że sportowcy potrafią to wszystko tak zorganizować i mają silniejszą o wiele psychikę niż inni ludzie. A czy z tego sportu można wyżyć? Czy jest duże zainteresowanie sponsorów tym sportem? Jak to wygląda? No szczerze mówiąc, aż takiej ilości sponsorów w tym sporcie nie ma. Na szczęście są takie programy stypendialne, które dają możliwość właśnie stypendium takim zawodnikom, którzy zdobywają medal na Mistrzostwach Europy, nawet na Mistrzostwach Polski. No po prostu to jest tak, że jak ktoś zrobi wynik sportowy, no to ma zapewnione stypendium też z Polskiego Związku na cały rok, więc mogę powiedzieć, że to wygląda tak, że im więcej wyników, lepszych wyników, no to tym więcej też tych stypendiów. A jeśli chodzi o, jak już wcześniej mówiłam, o sponsoring, no to myślę, że taekwondo też nie jest aż taką popularną dyscypliną, żeby dużo firm jakby oferowało tego sponsoringu. Ja mogę przyznać, że ja mogę, potrafię, jestem w stanie jakby wyżyć aktualnie. Daje mi to radość, cieszę się, że mogę łączyć pracę z czymś, co kocham i co po prostu robię już od 15 lat. No to co, trzymamy kciuki. Już niebawem Igrzyska Olimpijskie. Znasz dokładną datę swoich zawodów? Tak, mój start będzie 25 lipca. I taekwondo jest tak, że tylko trwa jeden dzień. Znaczy, moja kategoria wagowa walczy jednego dnia, więc mam tak naprawdę jeden dzień, żeby pokazać się jak najlepszej strony. Czyli co, trzymamy kciuki. Powiedz, na co liczysz? Moim marzeniem jest zdobyć medal olimpijski. Patrycja Adamkiewicz, zdobywczyni Pucharu Świata w Taekwondo, zawodniczka AZS AWF Warszawa, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za poświęcony nam czas. Ja dziękuję również za taką możliwość. Bartek Wasilewski, do usłyszenia. To jest Kafe AZS.